Identyfikator podmiotu SCP-055-DEJ. Klasa podmiotu super niesamowita. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-055-DEJ musi być dostępny dla wszystkich osób w kantynie w ośrodku 19DE. W związku z prawdopodobieństwem wywołania szkód i hałasu przez was, nikomu nie wolno rozmawiać o SCP-055-DEJ. Całkowita SCP-055-DEJ ma również nigdy nie być używana całkowicie jednorazowo. Opis. SCP-055-DEJ jest najbardziej niesamowitym kawałkiem szynki na całym świecie. Długa na pół metra, gruba na 10 cm, to prawie 12,500 kubicentymetrów czystej niesamowitości z 5 kg wagi. To arcydzieło wędliniarstwa może być bezproblemowo jedzone przez ludzi. Możesz wpakować w swoje usta ile tylko chcesz. To cudo od razu odrasta. O tak. Pozostałe artykuły fundacji próbują cię oszukać suchą gadką nerdów? SCP-055-DEJ można wyłącznie opisywać w jeden sposób. Jedyny właściwy. Zawsze kiedy chcesz zaraportować jego zachowania, SCP-055-DEJ sprawia, że opisujesz to głośno i jak tylko to możliwe. Tak złodupczo jak to tylko możliwe. Oraz z głosem, który brzmi tak męsko jak to możliwe. Tak, nawet kobieta. Nawet drukowana wersja nie jest bezpieczna. Taki sam chory dobór słów i pogrubione litery. I z krzyczeniem w słowach. Jeśli ktokolwiek opisuje chwałę SCP-055-DEJ, wybuchy występują na pewno w pobliżu osoby opisującej. Właśnie tak. Nikt nawet jeszcze nie wie jak to działa, ale to nie przeszkadza. Eksplozje SCP-055-DEJ rządzą! Chwileczkę. Sekundka. Jedziemy dalej. Nie mamy pojęcia z jakiego zwierzęcia jest zrobione SCP-055-DEJ. Ci jajogłowi z Wydziału Genetyki nie mają odpowiedzi. Ale każdy z fundacji się zgadza, że to zwierzę musiało być niezłym złodówcem, skoro smakuje tak wykwintnie. Naprawdę twardzi chłopcy i dziewczyny jedzą SCP-055-DEJ surowo. Ale pizdy mogą jeść tak jak tylko chcą. Smakuje też dobrze, ale nie jest tak niesamowite. Tylko wyjątkiem są warzywa, używając ich na jednym talerzu lub kanapce z SCP-055-DEJ. Użytkownik dostaje wybuchem na twarz. I wierzymy, że jest tak dlatego, że SCP-055-DEJ smakuje jak gówno, gdy jest razem z warzywami. Dodatek 055J1. Poproszono kilka osób, aby zjadły SCP-055-DEJ i oto ich reakcje. To jest pyszne. Agent Straub. Ta rzecz jest taka dobra, myślę, że wyrosły mi dodatkowe włosy na klacie. Doktor Joch. Wszyscy, wielbić tą szynkę! Agent Von Dorf. Myślę, że jest okej. Doktor C. Dr. C jest badany pod kątem anomalii, bo nie wielbi SCP-055-DEJ wystarczająco. Dodatek 055J2. SCP-055-DEJ nie można iść całkowicie w jednej chwili, ponieważ nie zregeneruje się wystarczająco. Wierzymy także, że gdyby został zniszczony, SCP-055-DEJ wytworzyłby próżnię, która zniszczyłaby cały wszechświat. Wow. Dodatek 055J3. Chcieliśmy przetestować niesamowitość SCP-055-DEJ na innych SCP. A oto wyniki. Używane SCP. SCP-020-DE. Co się stało? Po tym jak SCP-020-DE pożarł SCP-055-DEJ, przeistoczył się w mgłę. Kiedy mgła zniknęła, rzecz wyglądała dużo lepiej i zawsze mówiła ja wrócę przed ponownym napełnieniem siebie. SCP-038-DE. Obiektowi testowemu SCP-038-DE dano 20 mm i poproszono, aby zjadł SCP-055-DEJ tyle, ile da rady. Ale bitch please, kto ma wystarczająco SCP-055-DEJ? SCP-058-DE. SCP-055-DEJ został podany 15 zombie. Natychmiast wstały i zaczęły tańczyć Thriller Michaela Jacksona. Nie mamy pojęcia, skąd pochodziła muzyka. SCP-067-DE. To zostało dane SCP-067-DEA-121. Teraz strzela czymś lepszym niż laserami z oczu. Teraz strzela motocyklami. SCP-077-DE. Zaczął żygać tęczą po zjedzeniu. SCP-092-DE. Po zdegustowaniu tego SCP-092-DE zaczął ryczeć jak szalony i wyrosła mu ultra cool broda w kilka sekund. Naprawdę, przez brodę ma moc. Broda nie może być wygolona przez normalne maszynki do golenia i musi być obcinana przez SCP-092-DE-01 lub SCP-092-DE-02.
SCP-097-DE. Po tym jak SCP-097-DE-02 glamnął SCP-055-DEJ, wyjął gitarę elektryczną i głośnik, po czym zaczął grać naprawdę epicki metalowy riff. Każdy w pobliżu, SCP-097-TE-02 również, dostali bólu mięśni szyi i kontuzje z powodu intensywnego machania głową. Czy te testy były potrzebne? Nie! Ale były absolutnie epickie!